Witam, prawda? Witam, prawda? Pora na rundę drugą naszego wielkiego turnieju Worms Armageddon. Tym razem Aczkolwiek zagramy zamkniętą mapę. mapa właśnie wydaje się totalnie pokręcona. Także lecimy. Zmieniliśmy tylko reguły. Apteczki dodają 25 punktów życia, żeby nie było takich mutacji właśnie jak ostatnio. Ale to niczego nie zmieni, oczywiście, o czym się zaraz przekonacie. Game will take advantage. Okay. A, nie wygląda tak źle. Znowu ty zaczynasz, co za niesprawiedliwość. No kurde. Ale mała ta mapa jest. No, w sumie nie można przesunąć nawet tym. Faktycznie. A co mi się podoba w tych Wormsach, to ta fizyka, że te Wormsy się o siebie obijają, nie? No. To jest akurat i można niezłe spoko. Wygibasy robić tą liną. A to we wszystkich tych częściach się woda tak też, budować. Też. No nie, no nie, 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 nie. Dobra, może normalnie wejdę. Dobra, normalnie wchodź. No. I to też momenty od razu się przypominają, jak grałem, bo ja grałem z całą rodziną, chyba oprócz mamy w to. Nie? Każdy miał swoją drużynę i tam, wiesz... Ja, Brachol, Siora i mój ojciec, no nie? Graliśmy, wiesz, na jednej mapie. Wszyscy, każdy miał swój team. Tych momentów a to brechtowych... My też tak to jest po prostu tyle tych momentów brechtowych było, że koniec. Graliśmy na PlayStation 2, to właśnie każdy miał swoją drużynę. Kurde, tylko z PlayStation był taki problem, że często się te Wormsy zacinały z całą konsolą. A, to szkoda, nie? Właśnie strasznie często wieszało, nie wiem czemu, ale... Nigdy mi się właśnie, dopóki nie miałem karty pamięci, to nigdy mi się nie udało kampanii w Wormsach 3D przejść. Z tego powodu, bo... No bo crashowało gierkę i... Nie przejdę, tak? Zajebiście. Nie no, użyj tego, możesz się przebić. I'm longbow. O, właśnie, tam się możesz przejść. Ale jakbyś użył dłużej, to być tam do beczki wciąż. Żeby się tam wpierdzieli nieźle. No, to jak ktoś na przykład źle obliczył to, czy jak zeskoczy bez niczego, to czy będzie falling damage, nie? A to był jakiś kluczowy moment przetrwania, kurwa. I wiesz, chcesz zeskoczyć sobie na przykład tym wormsem tutaj na dół po prostu, a to jest za wysoko jednak, no nie? I kurwa, wszystko w pizdu. Urwa, za wysoko. A mogłem bezpiecznie użyć roupa. W sumie. Coś na razie mało rozwałki, ale spoko, spoko. W sumie dziwię się, że ten, dziwię się, że nie nazwałeś żadnej postaci. Ten, no, Gazi, bo miałeś Fazi, o właśnie. Fazi miałem dać. Fazi. Miałem Faziego, da... nie, za dużo. Nie możemy sobie też oberwie. Chuj też oberwie. No to już nie oberwie. Kurde! O, jak pięknie się tam złożyli. Idealnie, idealny kąt. O nieźle, z jednej strony bym wziął tą skrzynkę. A no to może powiemy, bo jeżeli macie problemy, to jak to się nazywa? Co my ściągnęliśmy? ściągnęliśmy Worms Nut 2? Worm Nut 2, takie coś. Worm Nut 2. Bardzo łatwo, ściągasz to, rozpakowujesz, rzucasz pliki do folderu z grą.
Tam bo zresztą będzie instrukcja, potem zaznaczasz tylko jedną opcję w grze, resetujesz i działa, bo my nie mogliśmy się na początku połączyć, tak, tylko dla tych, którzy zainspirowali się, a może się okazać, że... Też na początku, jak widzieliśmy instrukcję, tą pierwszą do połączenia się razem, to już mieliśmy rezygnować, ale doczytaliśmy, co tam było i na szczęście nie ma tak źle. Nie. To powinno załatwić sprawę. Tak właśnie się zastanawiałem, czemu chcesz z pistoletu strzelać, czy tam ze shotguna. Jak z bazuki mnie rozwali i wpadnę do wody. Chciałem właśnie też mu wykopać dwoma strzałami, ale pomyślałem, że może jednak go przesunie i wtedy nie wpadnę, to by było złe. A potem, żeby nie zjebać. Jak zjebie, to wlatuje do wody. Ryzykowna akcja. No. Ale się tu cykam. Chyba, że zrobię inaczej. Tak i najwyżej tak. Czy wpadnie do przerębla? Nie. Nie ześlizgnąć. Żmija? Żmija. Damage razy dwa. Ooh, yeah, baby. A, to tu są takie rzeczy? To ciekawe. Tu nawet nie wiedziałem, że może być takie coś. O, w innych wersjach nie kojarzę, znaczy głównie w 3D grałem, ale w ogóle w te wersje 3D i na telefonie w Armagedona na przykład też właśnie grałem. Ale nie kojarzę, żeby był damage razy 2 w jakiejś części. Jeszcze jest ten Mayhem, nie? Ale w to nie grałem. Wow. Ale wjebał dziur. A, bo to od razu w power poszło też, nie? Zwiększył. Kurwa, dwóch zabił? Co jest? Ta. Czyżby to miała być szybka rundka? Dla degeneratów oczywiście. Łasy na skrzynkę, ale czy mina nie zepsuje jego planów? Po skrzynce. Hych. O, no to nieźle. O kurwa. Ale dwóch tam było, jakim cudem tam było dwóch? No moi. O, fuck. Nieźle. Ale tak fajnie jak twój spadał, to jeszcze go tak odbiła już ta fala uderzeniowa. Fajne to było. No ale widzę, że tutaj porobiłeś troszkę. Co teraz? O nie. Fisiu. Fisiu. Co tu ma Fisiu w zanadrzu? Dynamit. Zdobył. No już sobie nie powinniśmy sobie mówić, ale Brecht to Brecht, więc po co się spinać? Tak, ale to i tak zresztą. Co to zmienia, nie? Tak dostanę tym dynamitem i tak. No. A też tu nie ma takich, wydaje mi się, przesadzonych turbo broni jak kiedy w tych bonusach późniejszych szczególnie. Trzymaj. Można
każdy mecz. Znaczy tak zabije Takeshiego. Na pewno. Tak. Takeshi nie przeżyje. Ale Takeshi to wie, że on tam w Icewind Dale ma niewiele życia. Tu ma niewiele życia. Ciekawe, czy przyjdzie taka runda, w której Takeshi będzie twoim ostatnią nadzieją. W pierwszej rundzie podpadł jako pierwszy. Spacebola dostał. I najlepiej lubię ten dźwięk, jak oni wpadają do tej wody, to tak jakby ktoś na kiblu siedział, nie? O, shit, uwielbiam to. Albo te żabki, jakie można nimi robić w wodzie. Widziałeś kiedyś? Jak zajebiesz któremuś z baseballa pod dobrym kątem i takie żabki robi na tej wodzie, się odbija i liczysz ile, kurwa. To też jest dobre. Na jakiejś otwartej mapie. Coś apteczek się nie pojawia za dużo. No, w porównaniu do tamtej mapy, tam było za 200, to się pojawiały, nie? Za 100. Tu wygląda na to, że masz takie jakby jakieś trochę większe szanse. Trochę, no. Ja tu już nie trenowałem dużo, bo tylko godzinę. Cisłem. Ale skończyłem sobie ten trening, co tam był. Kurde, mutant tutaj dobrze zagrałem jeden mecz. Zagrałem jeden meczyk, żeby zobaczyć, jakie bronie są. To zrobimy to jeszcze lepiej. Teleport? Nie. Skoro on jest moim, kurde, właśnie zawodnikiem zapasowym. On tu właśnie będzie schowany siedział. Nie? Jeszcze się może zabudować tymi, nie wiem, czy to mamy metalowe takie. Coś tam jest. 3. Glowtorch? Akurat ja mam jakieś szczęście do tych broników. Nie, tak się nie dostanę. Musiałbym tam zrobić. Oj, zdzierchuj. To chyba twój nie najlepszy dzień. Tylko czy on się tam wciśnie? To jest pytanie. To. Co by tu użyć? Tylko jest za słaby. No spróbujmy coś innego. Jest szansa, że to przeżyje. Znaczy on to przeżyje, wydaje mi się, tylko po prostu no nie wiedziałem, jakiej broni użyć, żeby jak najwięcej zniszczeń. Przeżyję. No, wgryzł się tam zębami chyba tego, kurde, kawałka ziemi. Oj. Kurwa, nie to nacisnę. Demonikon? Za dużo masz życia. Demonikon? Za dużo masz życia, jak na mnie. Gdyby się ktoś zastanawiał, skąd ten akurat demonikon u mnie. Znaczy Mister to tylko dlatego, że kiedyś miałem takiego kumpla, co się podszywał pod mój nick, a pewnego dnia sobie stwierdził, że będzie go używał. No i trochę to mnie wkurzało, to sobie dodałem ten przedrostek. A z kolei Demonikan, bo była kiedyś taka gierka Demonika. Zajebisty klimat tam był, no i trochę zmieniłem i wyszedł nick. Bardzo, bardzo pewnie nieznana muzyczka była świetna, klimat świetny, walka beznadziejna. To taki RPG był trochę detektywistyczny. Nie kojarzę. Motywy morderstwa i tak dalej, ale też bym gry nie znał, gdyby nie to, że
Była zamieszczona w Kliku, jeszcze kiedyś taki magazyn był growy, pewnie ty kojarzysz, a wielu No, może nie jakoże. kojarzysz. Był taki odpowiednik trochę CD Action. Wielkie dzięki! No i dodawali różne gierki właśnie, fajne. Kurwa, myślałem, że do wody wlecę, nie? Tak, właśnie, wielkie tak. Dzięki! Ale nie. No, jetpack dostałem. Ja też mam. Ja tylko jeszcze, jak on się fajnie szybko wyczerpuje, nie? Tak, żeby ci go starczyło, żeby przylecieć, komuś coś wjebać i spierdolić jeszcze. Mi najczęściej jak spierdalałem, to gdzieś w połowie się kończył i on tylko tak dolatywał swoim tym pędem, no nie? Do jakiejś tam, nie wiem. O, to też uwielbiam. Uuu, nieźle, nieźle. Prawie, że dwóch. Zdzierchuj, żmija. Zdzierchuj. U mnie został jeszcze krwawy Joe, który pewnie teraz nie przeżyje już tego spotkania. Zostanie demonikon i... krzykacz. Na spokojnie go. Ciach. Sorry, didn't see you there, old man. Tylko teraz trafić do... Gdybyś tego teraz nie zjebał. Gdybyś siebie nie strzelił, nie? Sorry, didn't see you there, old man. Do zobaczenia. Ja też mi się zawsze w Warsaw podobało, jak ktoś przypadkiem shotgunem sam siebie strzelił. Tak, bo to czasami dosłownie piksel ziemi jakiejś jest przed tobą i nie widzisz, nie? I strzelisz sam w siebie. Ruszmy się! Wyczny odwrót. Wielkie dzięki! Good idea. Gdzie jestem? Żmija? Żmija, działaj. O, oh, fuck. No tam nie, tam lepiej się nie trzyma. Spróbujemy. Zlecieć, nawet jakbyś przeżył, tam do wody byś nie wleciał, to... to byś za duże obrażenia od wysokości. Well, hello. Well, hello. Normalnie wejdę tu. No. Albo nie, albo nie, albo nie. No, jak już mówiłeś, to wchodź. Zbyt ryzykowne. Tak. O nie. Są idealnie tam wleć. I na wiwat. Demoni koń. 13 życia. Czy ta skrzynka uratuje mu życie? Gdzie te apteczki, kurde? No, ta na pewno mi nie uratuje życia. A widzisz, gdyby apteczki dawały 100, to może jeszcze, nie? A jak, nawet jak ci się pojawi, to tam trochę pomoże. Wielkie dzięki! No, ale z drugiej strony to faktycznie trochę przesada, bo wszyscy mogliby teraz mieć po 300. Nagle. No. Chyba, że dałbym, że zajebiście rzadka, ale daje 200 na przykład, nie? Że rzadko się pojawi, może raz na rundę. Ale to wiesz, to pierwsze, co byś miał priorytet, to potem apteczkę, nie? No. No tak. Się chowa to. Jak najdalej.
O, masz apteczkę, patrz. O, mutant. Mutant, dobra, mutant teraz próbuje czegoś i zobaczymy, czy to zadziała. Co jest? A co, że niby z drugiej strony mapy, żeby... No. To by było niezłe, co? Ale on pod wodą jest ten... No to jest aquaship. Oho, to nawet nie wiedziałem, że to... O, patrz! Kuźwa, ty. To był strzał, co? To był strzał, ale nie wiedziałem nawet, że takie coś jest, kurde. Normalnie. Yes, sir! Na drzewie został pewnie. Nice. Nice, nice. 2-0 dla mnie. Zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.